wszystkich zainteresowanych na kanale Oryginalne Perfumy. Przesyłki z Douglasa i otwieramy kolejną przesyłkę. Przesyłka nie była otwierana. Douglas. I otwórzmy sobie. Będzie trochę więcej próbek. Dwie próbki do losu. Zobaczymy jakieś dodatki. Kupon 5 euro już nieaktualny. Do 30.11.22. Przy zakupie 29 euro, 5 euro w kopalni. Dwie próbki losowo były. O, perfum jest. Skandal nowy. Perfum. Próbka. Tutaj tłoczenie. Tutaj też wszystko tłoczone jest. 1,5 ml. Teraz na próbkach jest nowy perfum z tego roku. I druga damska, jedną możliwość było damskiej i męskiej. Kiedyś była możliwość dwóch męskich, dwóch damskich, teraz jest jedna taka. Jeżeli wybiera się jedną męską, to już drugie męskie nie można. Można dwie próbki. Jedną damską, jedną męską, 1 ml. I to był taki, na kod był pakiet próbek 10 czy 8 razy rocznie. Woda toaletowa. Numer tutaj jest. Kalium klejowa, fermenty. Numer tutaj 0262. Przepraszam. Dwa mililitra Hugo Boss. Dwa mililitra. O, pusta. Nie ma.
czyli nawet nie ma, tutaj nie wypadła. Pustą tą wysłali. Trudno. Germany. Tarotowa. A, no właśnie. Ktoś sobie wyjął przy pakowaniu pewnie. Też już jest termin 11.22, dlatego pewnie dawali po 10 próbek, bo terminy się kończyły. Numer 1068. To było. Tutaj numer na dole. Numer tutaj jest. Okej. Przesyłka pusta i właściwy produkt Tom Ford. 100 ml. Jest cała faktura tego czarnego koloru takimi karo zrobiona. Myślę, że to widać. To jest nadruk, ale jest wyczuwalny pod palcem. To jest nadruk. Tutaj chyba jest trochę takim grubszą farbą malowane. Klejenie równiutkie. Pudełko jest w środku. Czarne.
papier, tektura jest czarna cała, nie jest biały brzeg, tylko jest czarny. Perfum Ombrelle. Tutaj jest punktowy skrzew, jak widać. Też są równiutkie zakładki. Folia też jest solidna. To jest nadruk Tom Ford logo. Numeru chyba nie ma, nie? Nie widzę, żeby numer był. Po powrocie do domu, do Polski, będziemy rozpakowywać opakowania i oglądać wody, ważyć flakony. Ok, wszystko kapusta. Zobaczymy, co przyszło. Jedno puste. Okay. Dziękuję za uwagę, dziękuję za subskrypcję, dziękuję za polubienia. Do następnej środy.